By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, dzisiaj przychodzę ze skończonymi produktami. Tu mam taki malutki kremik. Ja już miałam ze dwa kiedyś takie kremiki malutkie, bo to są malutkie, zobaczcie, pojemności 15 ml. To jest akurat z jajki, pod oczy z witaminami, z witaminą E. Ja z witaminą C tak niekoniecznie toleruję, bo się potem rolują różne rzeczy na mojej twarzy, ale z witaminą E spróbowałam na każdy rodzaj cery dojrzałej, czyli dla mnie. Mimo, że on jest taki maleńki, ale on ma taką końcóweczkę fajnacką. To mi się zawsze w tych kremach jedynie podoba, że taka końcóweczka, słuchajcie, jak wyciśniecie, to tak maleńko go potrzeba i pod oczy faktycznie ja sobie zawsze rano przed makijażem i wieczorem po umyciu twarzy na noc delikatnie wklepuję taką małą ilość pod oczy, no bo wiecie, są zmęczone, 43-letnie, no to co tu chcieć więcej, zmęczone życiem. I faktycznie troszeczkę, ja powiedziałam Julce, żeby nie używała tego kremu, z dwóch względów, bo jest za młoda, a dwa, chciałabym przetestować cały flakon, całą tubkę i wtedy Wam powiedzieć, czy faktycznie zdało rezultat i czy kupię drugie opakowanie. Tak, kupię drugie opakowanie, zdało rezultat, faktycznie zniwelowało nieco, może 1%, ale jednak te worki pod oczami. Więc faktycznie kupię sobie, może z innej firmy, ale też z witaminą E i faktycznie będę dalej ciągnąć to, żeby no, żeby cały czas nawilżać pod oczami tą skórę. No i druga rzecz, to są tak pakowane w takiej o folii, skarpetki złuszczające. Skarpetki złuszczające zakłada się, to są takie, no tak jak tutaj widzicie, to jest takie przezroczyste coś. To nie jest fizjelina, to nie jest folia. No w każdym razie one są nasoczone czymś. Właśnie ten produkt zakładamy jako skarpetkę, z tym, że to się lekko zsuwa, więc trzeba założyć jedną skarpetkę i też jest takie bardzo błogie, bardzo śliskie, więc ja założyłam dwie skarpetki, było mi ciepło, dziwnie się chodziło na boso, bo już nie zakładałam papci, więc dziwnie się chodziło na boso, no bo to pod spodem dotykając skóry jest bardzo nasączone, tak jakbyśmy po czymś żelowym chodzili, no ale mamy skarpetki, więc nic nam nie wypłynęło i nic się nie stało. Czy daje nam uczucia pięknego, gładkiej, delikatnej stopy? Tak na dwa razy. Na pewno nie schodzi skóra do 5-7 dni, tak jak niektóre youtuberki tutaj mówiły. Nie wiem, czy z tej firmy, nie pamiętam. W każdym razie reklamowały jakieś skarpetki, co się złuszczają, na skórę się złuszcza 5-7 dni. No dziękuję. Ja wiem, jak ktoś ma czas, to może i okej. Okay. Wakacje nie polecam. W każdym razie tutaj gładsze są stopy faktycznie, no ale to ja uważam, że chyba to jest bardziej podejście psychologiczne, a dwa, jeżeli nasączymy folię, reklamówkę taką jednorazową kremem albo najpierw peelingiem, a potem jeszcze kremem założymy skarpetki na to, żeby nam było ciepło, na noc zdejmiemy, no to te stopy też będą gładkie, nie oszukujmy się. Więc tak na dwa razy przetestowałam, tu jest jakaś firma VitaCar, w każdym razie no mówię, są bardziej miękkie, ale robiąc to samo, używając zwykłego kremu albo peelingu, no będzie efekt taki sam, więc po co przepłacać, kupować coś, z czego efekt jest taki sam jak z produktów, które mamy w użyciu w domu. Także tu jest rewelacyjny produkt, polecam i oczywiście ziaja, no jakby nie, teraz dopiero skumałam, że faktycznie produkt ziajowy, więc faktycznie będę używała dalej. Skarpetki przetestowałam i dwa razy jestem zadowolona. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.